Niech wiedzą. Da. Wydajmy hołd dla mojej matki, niech skurwysyny wszystkie wiedzą! Kurwa! Dobra, idę sprawdzić ile mam towaru. Dzwonię do chłopa od pogrzebu. Szybna noga z osadami. Łowca kutasów. Nie wiem w ogóle kto to jest. Krim Laroy. Witam, czy dodzwoniłem się do zakładu pogrzebowego? Halo, dodzwoniłem się do zakładu pogrzebowego? Dokładnie. W czym mogę pomóc? Chciałbym się umówić na spotkanie. Dobra, jaki termin panu odpowiada? No w sumie to jak najszybciej, mam trupa na chałupie. Dobra, to co by pan powiedział na 19:50 pod zakładem pogrzebowym, okej? 19:50 pod zakładem pogrzebowym, jasne, tylko pan mi powie, gdzie ten zakład pogrzebowy się dokładnie znajduje. Halo, dzień dobry. Dobry, ja jestem tutaj pod tym zakładem, bo jest dużo jakichś sportowych aut. Dokładnie, ja jestem dokładnie za panem chyba. Tak, już się tu raz, zapraszam. Dobry, bardzo serdecznie. Moje imię Diamond. Moje imię Scream, zapraszam do środka, porozmawiamy w biurze. A wam też ktoś zdechł, czy co? Nie, ja po prostu tutaj prowadzę, dzień dobry. A, bo mi matka wyjebała. Leży kurwa nieprzytomna od porody, ma dziurę w głowie, trzeba tego załatwić. Jak ma dziurę w głowie? Ma dziurę w głowie, no. Słuchaj, zlecenie mam takie, że chciałbym ją zamienić w proch, a potem to wciągnąć na cmentarzu, na radę. Dobra, świetnie się składa, nie, to... Damy radę, wydaje mi się. Znaczy... Chwila, ale obejdźcie to bez policji. Wolałbym bez policji. Nie, bez policji, tylko pytanie, czy mamy dorzucić kokainy trochę do prochu, żeby lepiej pierdolnęło. Słuchaj, no jak chcesz, to możesz mi rzucić jakiś rzut, mogę go chętnie od ciebie odkupić, nie ma problemu. A tu przyszliśmy tutaj gadać o interesach narkotykowych, co o interesie grubo umarlaka. Dobra, umarlaka, to może no, tylko po prostu zacznijmy może od tematu umarlaka i dopiero potem przyjdźmy na tematy lepsze. Zapraszam do środka. Jasne. No mogłoby być w urnie, ale urnę by zakopali na cmentarzu tak jak trzeba, tak jak sobie nie zdołali. Jak najbardziej, oczywiście. Ja bym chciał to, żeby jakiś jakiś koncert może skołować i prezę bez tego zrobić, że mi matka jebła. Ostatnio możemy nawet, prowadzimy bardzo dobrą współpracę z klubem Bahamas Mamas, odprawiamy tam stypy typu Wixo, więc w sumie możemy też panu zaoferować. Stypy typu Wixo? Będzie jakiś Tak, to mi się podoba. Zagralibyśmy jakąś smutną piosenkę, kurwa, na pogrzebie mojej matki, ulubiony kawałek. Pożegnalibyśmy. No ja to bym wybrał, bo przysłałbym panu kurwa pendrive'a do podłączenia, by pan sprawdził później, tak? Tylko byśmy się musieli umówić jakąś dokładną datę i da radę to w ogóle dzisiaj załatwić. Dzisiaj? Ale to też no... Damy radę, wszystko da się. To odpowiednio kosztuje, prawda? Tak, ja sobie zdaję sprawę. Powiem panu tak, że normalnie to taki tydzień, gdzieś tydzień się oczekuje na jakiś tam pogrzeb, do 4 dni, coś takiego, ale to wydaje mi się, że tutaj... Mamy to coś, co... Dojdziemy do wspólnego zdania i damy radę, co zrobić dzisiaj. Okej. Słuchajcie, no bez pośpiechu, jak nie dacie radę, to możemy przełożyć na jakikolwiek inny dzień, ale... Ja bym odcinek, to byłoby zajebiście. Dobra, panie Diamond, tak? Tak. Panie Diamond, dobrze, to w takim razie prosiłbym tutaj o dane pańskiej matki. Jasne, tylko jak miał ma na imię. Mówi się do matki przez całe życie mamo, no to... Dokładnie. Pisz, mama Smith. Mama Smith, dokładnie tak. Pamiętam, moja nauczycielka z chemii też miała na imię. Proszę pani. Zawsze tak na nim mówiliśmy. Jakiś ładny aerograf, jakieś płomienie, coś? Mogłyby mi jakieś dziewczyny zatańczyć nad grołem. Dziewczyny jeszcze żeby zatańczyć, to musimy się chyba do Wanilii odezwać. Tak, zgadzimy imprezę na całe miasto, sobie matka pierdolęła, proszę was. Dzień dobry, potrzebuję na dzisiaj kilogram kokainy. Skoda, że organizuje pogrzeb, dałoby radę zorganizować kilogram kokainy? Takie życzenie klienta. Nie wytrzymam. Mogę też panu zaproponować ekstazy. Tak, może być to ekstazy. Może jakaś meta, hera albo koka. Chwila. Zrobimy pogrzeb kurwa oszukany. A towar mojej matki rozprowadzimy po mieście i ona będzie zapamiętana na całym kurwa, całym sąd centrum. Rozprowadzę to kurwa każdym garnuchom na tym mieście. To będzie moja jakby usta ku czci mojej matce kurwa, że wszyscy ciągną moją matkę i ona pozostaje na zawsze kurwa w tym mieście.
Zbiera pan może tego? Romanopońcy, czy nie? Romanopońcy? Nie, pierwszy raz tutaj jestem, nie co to romanopońcy. Pierwszy raz. To możemy wyrobić panu kartę z całego klienta i z tyłu zbiera się pieczątki. Przy 10, znaczy po 10 pogrzebach, 11 ma 3% zniżki. Wydaje się to całkiem w porządku, ale jednak wolałbym skończyć ze zniżki chuj mi w dupę. Widziałem taki kurwa rabat u na waszej stronie, bo miałem wtyczkę pobraną no do samochodu. W takim wypadku, jeśli chuj panu w dupę, no to musimy iść do prosektorem i pan musi z nim spodnie. Dokładnie. Ale nie, to był taki kod rabatowy napisany z kapsułka podłużeni też. Kod rabatowy! Tak. Gitarze, możemy, nie wiem, puścić klekotka, to będzie dużo ciekawsze. Nie, bo to byśmy, zagrałbyśmy taki seri papo. Nie, no Michael, ja nalegam, żebyś zagrał tej gitarze. Wydaje mi się, że to będzie bardzo matka. Dobra, coś się bardzo wymyśli, coś się wymyśli. Dobra, no to w drogę, jedziemy na Summer. Na tą strumną. Ja pierdolę. Zrobimy przejazd po całym getcie, kurwa. Zajedziemy jeszcze na stację. Dobra. Słuchajcie, a dałoby radę się chociaż z moją matką przejechać u was w samochodzie, jak będziemy wracać. Możesz się nawet położyć obok niej. Wolałbym jednak siedzieć z przodu. Nie ma problemu. Dobra, to tam trzeba podjechać bliżej pod tą bramę, tam z tyłu pan podjedzie na ten. Zwykły dzień na getcie. Ja zapraszam do środka! Chyba ostry gówne mnie, no dobra. Jebie w miłym mięsu i mieszkaniu. Słuchaj, wreszcie, słuchaj. Bo ty ten, nie mowa, dobra, dawaj siano, ja ci rzucę temat. A ty kurwa ten, w czapce, jakby co nic nie słyszałeś, nie widziałeś. Matka jest tu po prawej na wyrce. Musimy ją zapakować na jakieś nosy. Tutaj, no. Tam na łóżku. Dobra. Kurwa mać, to do roboty raz nie mogę. Chyba nie mogę. Lata tam jest towarem, uchodził mi jest, tylko opierdolił i teraz daję mu kurwa zarobić, żebym miał na operację sztucznego języka. Nie wiem, tutaj trochę trzeba ją wziąć, ona w łóżku leży, pan pomoże panu tamtemu. To już pomaga. Tylko ostrożnie z nią kurwa, bo jakby coś jej zrobić, to ja przysięgam kurwa. Użyję pistoletu. Kurwa, najpierw zarzuć. Kurwa się ręka, co kurwa? Długo ona tu leży? A ze 3 dni! Takim sztywna jest. O, tam kurwa! Nigdy pana matka 3 dni nie leżała! Ciekawe, co sobie o tym ojciec pomyśli, ale dawno temu wysoko karabki już nie wrócił. Ja bym ją najpierw wywietrzył. To teraz się wywietrzy przed mieszkaniem. Zapraszam na zewnątrz. O kurwa. Klient się chciał się przejechać jeszcze z mamusią. Ja chciałem się przejechać, ja z bomboksem może wejdę do środka. Ty, otwórz mi swoją furę, to ja pojadę już, żeby ten... Dobra, słuchaj, zrób cały przejazd po pierdolonym getcie. Dobra, tak będziemy się powoli wozić. Jasne, nie ma problemu. Niech wiedzą. Tak. Wydajmy hołd dla mojej matki, niech skurwysyny wszystkie wiedzą. Kurwa! Spokojnie, nie rymuj się, tylko samoszukowcy, ślepaków! A, dobra. Pały! O kurwa, pał zarabijano! Spierdalaj, bo kupę to mam nie na licencji! O kurwa, tutaj się dzieje! Dobra. Zdrowi matka moja, jecie! Kurwa, oni jadą za nami? Ty, jak ktoś tam jasnałem? I sportowy. Co tu się kurwa odjebało? Co tutaj się dzieje? Co jest panowie, to jest kurwa... Co jest kurwa, moją matkę wiozą, mamy... Kurwa cholera jasna! Dawaj raz, staru! Co pan tam robisz, co? Ja? Sprawdzam, czy moja matka w nie, bo czy się kurwa idioci tak przypierdolim w samochodce? Może się ożywiłem? Panowie, tutaj tylko moja matka jest! Jak mogliście zepsuć mój przejazd ostatni z moją matką? Bo jej pojebało was! Głośniej, nie słychać pana! Dobra, teraz prawą ręką powoli podnosi pan koszulkę i robi 360. Jak macie, bo mam podejście i zakłucie? Nigdy wam się nie dam złapać, skurwysyny! On kurczę wyjebał? O kurwa, nie! Ja nie widziałem! Ja pierdolę, chuj bana będę miał! Nie, no teraz to chujową akcję cofać! Ja pierdolę! Ej, no kurwa, czemu oni to robią? No chwila! Kurwa, masz! Ale odjebałem samo!
Ja pierdolę, ale on nie mam lipę. No chuj no. Nie dopatrzyłem się. A ja dzisiaj dostałem ostrzeżenie od administracji, kurwa. Na bana zjadę. Taka lipa. Dzwonię po chamber, znaczy po forum. Może pomogą. Cholera jasna, nie odbiera. Ale się poniebało. Zabieraj matkę na plecy i uciekaj. Potrzebuję waszej pomocy. Romano, jesteśmy w stanie pomóc. Potrzebuję jakiejś kurwa. Jakiejś pomocy w ucieczce, kurwa. Moja trudność już ledwo zipie. Potrzebuję mieć jakiś kurwa sposób ucieczki. Też. Jeszcze po centrum. Możemy się ustawić obok waszego zakładu pogrzebowego i tam przyszykuje się jakąś kurwa małą zastawę. Zastawę mamy ci przygotować. Tak. Dobra, Rad będzie stał na prawym pasie, będzie stał karawan czarny. Dobra, to ja będę wjeżdżał tam kurwa od was, od głównego wejścia w prawo i tam w tym wojskiej ulicy przy tym kurwa osiedlu, tam przejadę. Dobra, tam po tym przy tych schodach, przy tych schodach tam. No tak, czekaj, jak tu jest Romano, tu były te auto. Czaję, czaję. To tutaj będzie stał tutaj czarny karawan. Dobra. Będziesz musiał być Dobra, najwyżej jakąś tam, najwyżej jakiś samochód, kurwa, w razie błąd do zamiany. Moją matkę zawiną na bęben w razie błąd, no i tak jest półprzytomna, to mogę mnie wpierdolić do żywocie, chuj z tym! Dobra, okej, w razie. Kurwa, jebnąłem ich! Kurwa, jebnąłem ich! Skąd? Skąd wiedział? Nie! No dlaczego? Nie! Pierdolę! Becik, bierz go! O kurwa, Becik! Zabiłeś mi psa, chuju! To nie wcale nie byłam ja! Ale się nie ruszaj! Zakuję. Dzwońcie po weterynarza, kurwa! Ała! Kurwa! Ała! Nie ruszaj się! Weterynarza, kurwa, mojemu psu coś dolega! Kurwa! Becik, kurwa! Pogryzł mnie ten pierdolony pies! Ała! Właśnie, bo on ten pogryzł! Ręka, ała! Dzwońcie po weterynarza, to jest policyjny pies. Nie! Jak ten pies przeskoczył przez kurwa płot dwumetrowy! To jest jakiś terminator! Co pan, dyto? Zostałeś złapany, pójdziesz do kicia! Nie pójdę do kicia, to wszystko jest wina mojej matki! Ona mną sterowała, to moja matka! Zrozjebaliście mi cały pogrzeb mojej matki! Pozwę was, rozumiecie? Ja widzę po twarzy, że z ciebie bandyta marny! O wy kurwa! Gdzie siedzieć? Ja jestem... O kurwa! Ja jestem kurwa mam żadną! Mam od Olińskiego z wywiadu! Nie! Z wywiadu jestem od Olińskiego! Dobra, nie wywiad. Masz przesranę, pójdziesz się do żywocie, zobaczysz. Będziesz miał powtórkę z więzienia, zobacz. Nie! Ja chciałem tylko pójść matkę, kurwa! Chuj! Szczerę z dupy i się dogadamy! Z niczego nie będziesz strzelał. Weźmiemy go na przesłuchaniówkę, zobaczymy co ma do powiedzenia. Słuchaj, wiem nawet kto będzie mógł go przesłuchać. Mam dla niego odpowiednią osobę. No, jak to się mogło wszystko tak spierdolić? To tylko mi się kurwa mogło tak wydarzyć. Ale on chce złożyć zeznania. Ja pierdolę. To jest hit, co tu się w ogóle wydarzyło. Zapraszam na czekam admina. Dawaj go na przesłuchaniówkę, dawaj. Podajcie sobie to. Ty go zaatakowałeś, psa? No i będę się upał. Tak, zaatakował psa. Ja idę się upał.